Siemka, ja jestem Madacho i jestem podekscytowany, bo w końcu nadrobimy sobie... A nie. Nie. Szósty odcinek też już wyszedł. A nie, to tylko trailer. Trailer. Dopiero trailer wyszedł miesiąc temu szóstego odcinka, także dzisiaj w piątym odcinku nadrobimy sobie serię Dragon Ball Ancestor, czyli fanowską animację użytkownika... Jak on się nazywa? Etoilek1. Dziwny nick, ale ja tam nie oceniam. Tak czy inaczej sytuacja zaczyna zupełnie inaczej wyglądać, ponieważ Zephyr, który wrócił do życia po Zenkaibuście, wzmocnił się 10-krotnie, przegrał najwidoczniej kolejną walkę, przegrał Beam Struggle, moje działania na padzie w ogóle mu nie pomogły. Bardarok nie wie, czy ma halucynację, czy widział naprawdę gościa, który pali majki, jakby palił fajki. I na jeszcze planetę tutaj Berg, czy jak ona się tam nazywa, przyleciał kolejny Saiyanin, który wygląda na to, że chyba nie będzie królem Vegetą drugim, chyba drugim, bo miał długie włosy i naprzeciwko tego naszego Saiyanina nowego, trzeciego do kolekcji stanął jakiś tutaj gościu, który wygląda zupełnie też jak Saiyanin, ale ma inny kolor skóry, także wydaje mi się, że to jest jakiś, nie wiem, Taco Bell, tak przynajmniej pamiętam, że ma na imię. Tak czy inaczej, O! W tytule jest napisane Emperor Vegeta joins the battle, Emperor Vegeta joins the battle, czyli władca Vegeta dołącza do walki. Przecież to nie był władca Vegeta miał A w tej serii on nie ma wąsów chyba. W tej serii Vegeta nie miał wąsów? Nie, ja nie mogę się doczekać, po prostu zakładam słuchafony i lecę z tematem. Nie zapomnijcie o zostawieniu suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Bardzo wszystkim dziękuję, dobra wiadomość też jest taka, że mamy dzisiaj polskie napisy, także ja załączam odcinek, zacieram rączki i oglądamy. Emperor Vegeta, to wszystko się zgadza, to w takim razie zgadza się to, że on tam też przyleciał, że to jest Vegeta. Ja cały czas czekałem na tego wąsa, ale zmyliły mnie te długie włosy. Poprzednio w Dragon Ball Ancestor. Zaraz sobie przypomnimy, jak to wyglądało ostatnio. Po poważnym zranieniu Zephyr odzyskuje siły dzięki cennemu lekowi. Tak. I od razu Lord Berg i cała jego ekipa się o tym dowiedziała. Dlatego wysłali Bożaka. Ale jak tylko postawił się na nogi, znajdzie się w nowej walce. W sensie, że już znalazł się. Co to za napisy? To już było. Tak, walka miała miejsce. Wyglądała bardzo ładnie. Wymiana pięści, wymiana kopniaków, wymiana innych uderzeń. Ale Zephyr finalnie chyba... przegrał, przynajmniej nie zostało pokazane to, jak przegrywa, tylko Beam Struggle, powiedzmy, nie poszło na jego korzyść. Po przejęciu władzy przez Zephyra dwóch... Czemu tu jest, kurwa, napisane władzy? No proszę, kto to tłumaczył? Zephyr in power. Jakiej władzy? Ja rozumiem, że power to też może być władza, ale no z kontekstu nie wynika. Kto robił te napisy? I jeszcze dwóch przeciwników walczy o rozdzielenie się. Co to w ogóle jest za tłumaczenie? Chodzi o to, że po tym, jak Zephyr zyskał na sile, dwóch przeciwników, czyli Zephyr i Bojack, są równi poziomem i nie mogą się rozdzielić, bo cały czas walczą. Tymczasem na planecie pojawiła się kapsuła. Co to są za napisy? Kto to robił? Ja to poprawię po prostu w wolnym czasie. Wyślę swoją wersję. Sam cesarz Saiyan przybył na wroga planetę. Na wrogą planetę, ale niestety nie mógł skorzystać z elementu zaskoczenia, ponieważ przyszedł Taco Bell! Wróg wysłał majora Tico. A, to jest Tico, to jak to autko małe. Na miejsce zdarzenia, by go wyeliminować. O nie. Skąd się biorą ci w ogóle majorzy, generałowie, wszyscy silni, stary Paikuhana, najsilniejszy? Trochę też to zaczyna przypominać anime war pod tym względem. O, przeżyłeś eksplozję! Zephyr przeżył! Szkoda, że wpadłeś na elitarnego wojownika, który nie podda się tak łatwo. Ten normalnie nie zmienia gadki w ogóle. To jest też jakiś chyba brat Vegety. To prawda, że jak na Saiyana nie jesteś zły. Saiyanina. Będę musiał wyciągnąć wszystkie przystanki. Kurwa, kto to z Google tłumaczem? Kto to z Google tłumaczem tłumaczył? Wyciągnąć wszystkie przystanki. Lepiej szybko się go pozbędę, bo inaczej zaryzykuję, że zostanę zauważony przez innych wrogów. Będę musiał wyciągnąć wszystkie przystanki. Chodzi o to, że po prostu nie będzie się powstrzymywał. To powinno być ciekawe. A Zephyr co, jeszcze kolejnego Zenkai Boosta przeżył? Po tym jak Beam Struggle przegrał i przetrwał? Nie mówcie mi, że zmieni się w Super Saiyajina! Nie, to niemożliwe, on raczej nie w takiej sytuacji. Chciałem zachować siły na nadchodzące bitwy, ale nie pozostawiasz mi wyboru. Nie, on mi nie pozostawia wyboru. Bojack się uśmiecha. Transformuje się czy nie? Napiszcie w komentarzu, jak stawiacie. O, chyba nie?
Co? Tak, no to, co to za groźny wyraz twarzy? Wyglądasz tak samo cały czas. Wow, ale to dobrze wygląda. Lepiej, żebyś był gotowy. Ale ma głos jak Formuła 1. Co jest? Bojack jest zupełnie... To jeszcze nie koniec. Bojack jest przytłoczony tą siłą. Co się stało z Zephyrem? Przeżył kolejnego Zenkai Boosta? Ależ animacja tu była! Uhu! Ojej, juju! Nie zniszczył tej skały, odbijając się od niej nogami? Co? Teraz to Bojack go trafił! O nie. Ależ tu jest płynnie. Odcinek z września. Odcinek z września? I miesiąc temu teaser, to niedługo będzie kolejny. Tak długo już... No, wiadomo, że to dużo czasu zajmuje, ale no... Dawno był ten piąty odcinek. Czy ten wojownik jest aż tak potężny? Więcej niż możesz sobie wyobrazić, przepraszam. O, stary Dodori. Jeszcze bez kolców. Jak ci się udało utrzymać to przez wszystkie lata? Co się... Wiecie, co ja te napisy... Jak udało ci się utrzymać jego ciało w dobrym stanie przez te wszystkie lata? Utrzymać... His body, no tu jest napisane... Dobra, ja zrobię tak. Oryginalnie był na planecie Saiyanów. Saiyan. Tak, to prawda, że mieszkałeś tam kiedyś. W tym czasie planeta nie była zbytnio zaludniona. Miała klimat sprzyjający zachowaniu się jej ciała bez integracji z zewnątrz. Z biegiem lat Saiyanin zaczął się rozmnażać. Saiyanie zaczęli się rozmnażać i rozwijać. Masz na myśli to, że jego ciało było w niebezpieczeństwie, żeby zostać uszkodzone? Dokładnie, Rufus. Rufus! Przecież taki był ta fretka z kimkolwiek. Jego kryonika była jedyną rzeczą, która ratowała go wtedy przed śmiercią. Czyli jak Broly był zahibernowany w lodzie. Globalne zmiany zmierzały w kierunku globalnego ocieplenia. A rozumiem! Rozumiem! On był zahibernowany w lodzie, ale przez zmiany klimatu było globalne ocieplenie, więc było niebezpieczeństwo, że się rozmrozi i umrze i nie będzie można skorzystać z jego siły, więc polecieli na planetę Berga, na której są lody i on tam może sobie spokojnie być zamrożony. Już nie muszę wam nic tłumaczyć. Już wszystko wiecie, już wam wszystko powiedziałem! Nigdy nie widziałem planety tak zimnej jak ta. Tak, perfekcyjnie. I patrz, nawet dzisiaj ma kapsułę leczniczą. Rodzi sobie całkiem dobrze i jego siła... Wkrótce będzie z nami. Dobrze, a kto to jest w ogóle? Powiedzcie mi, mam nadzieję, że nie Broly z Dragon Ball Z. Nie przeżyłbym tego. To jest Vegeta? Król Vegeta? Ja zapomniałem, jak on wygląda. Cześć na planecie Iceberg. Czekałem na ciebie. Cześć, jestem Król Vegeta, ale prawdopodobnie już to wiesz. Nie przyszedłeś tutaj tylko, żeby powiedzieć cześć, prawda? Mógłbym odpowiedzieć na to cześć. Obawiam się, że nie mogę, nie unikniemy starcia. Rozumiem, ale się spieszę. Muszę się zemścić na Lordzie Bergu. Jeśli zamierzasz mi przeszkodzić, poznasz mój gniew. Dobra, pokażcie mi animacyjkę fajną, ale ładnie tutaj dłonie narysowane. Długo czekałem na przeciwnika, który mógłby mnie pokonać. Myślałem, że to znowu alert z Donata. Tutaj leci Trash Talk. Trash Talk leci, tylko mówił, nie będzie mnie łatwo pokonać, nie będzie mnie łatwo pokonać. Proponuję ci zrobić to samo, zabić się. Dobra, troszeczkę się poprztykali w noski. Czy będzie walka? Jest, już czuję to, że jest walka. Ojej, Juńku. Taco Bell się rozgniewał. Jesteś gotowy? Nie każ mi czekać. W każdym odcinku jest jakaś fajna walka, to mi się podoba. Że nie robię odcinków, gdzie jest samo gadanie. Nie rozumiem, dlaczego przyszedłeś tutaj sam? Przyszedłem jako wsparcie. Nie lekceważ siły swojego przeciwnika. No to takie teksty o niczym tutaj lecą. Trudno mi jest ocenić siłę tych wszystkich podwładnych Lorda Berga. Widziałem chociażby siłę starego Paikuhana, pokonał Bardarocka i Zephyra w trzech ciosach, jednego i drugiego. Ale
jak przychodzi jakiś nowy bożak, jak przychodzi ten Taco Bell, to ja nie wiem, jacy oni są silni, nie wiem, jaki jest król Vegeta, więc trudno ocenić tutaj, kto wygra. Trudno się ekscytować też jakby tym, że król Vegeta wygrywa, czy że przegrywa, no bo gdyby na przykład Goku walczył z Krillanem i okazałoby się, że Krillan nagle wygrywa, to bym się ekscytował. Mówię, no co się dzieje, Krillan jest taki silny? A tutaj nie wiem, ile oni mają poziomów, jaki mają poziom siły, jak wypada jeden na tle drugiego. Więc ewentualnie mogę się ekscytować tylko tym, jak ładnie wygląda animacja. A animacja wygląda bardzo ładnie i naprawdę poziom nie spada. Poziom powiedziałbym nawet, że w tym odcinku urósł. Już wygranko? Pepe! Ale ładnie narysowany. A to już jest chyba Zephyr. Poznaję po fryzurce. Czy ja się tak zagadałem, że ominąłem fakt, że nie oglądamy już walki Zephyra z królem Vegetą? Tutaj jest walka króla z Vegetą. Tutaj jest walka Vegety. A tutaj było cięcie. Aha, faktycznie, zagadałem się. Tutaj Zephyr walczy. To jest właśnie dowód na to, że mój procesorek tego wszystkiego nie ogarnia, jak ja gadam. To zbyt potężne, nie mam innego wyboru, tylko użyć tej techniki. Ależ wyskoczył szybciutko. Uj, Zephyr używa da-da-da! Nie! Otwarcie w gardzie, mówi Bożak. Ależ dynamiczna kamera, po prostu ruchy kamerą tutaj lecą. Kamerzysta to jest chyba najpotężniejsza postać w tym uniwersum. O! To było śmiesznie zanimowane. Bożak tworzy Genki Damy. Niesamowite. Możesz być z siebie dumny. Będziesz pierwszym, który jest świadkiem tej techniki. Ale zapłacisz za to swoim życiem. Wciągnie te Genki Dama jak Goku w filmie z Androidem 13. Jest coś dziwnego w tej kuli energii. Mam dziwne uczucie co do tego. Wygląda, jakby miał wciągnąć tę energię. To takie trochę głupie, bo stworzył kulę energii ze swojej ki i potem ją z powrotem wciąga, no to tak jakby nie miał prawa zyskać niczego. Chyba, że on zebrał energię z otoczenia, ale to jest koniec odcinka! To jest koniec odcinka! Ten Bożak, to jest trochę dziwne, stworzył energię własną i potem ją wciągnął, więc teoretycznie jeśli pozbył się, nie wiem, 3 jednostek, a potem wciągnął 3 jednostki, to powinno być na zero. Ale okazuje się, że to może była jakaś inna ki, jakaś inna technika. Widzieliśmy, że jest to pierwszy raz, jak ktoś zobaczył tę technikę, ale będzie musiał Zephyr przypłacić za to swoim życiem. Ale póki co zostaniemy sobie w tym momencie, ponieważ 6 odcinek prawdopodobnie zobaczymy za jakiś czas. Nie wiem kiedy dokładnie, bo nie oglądałem jeszcze teasera 6 serii, ale nie będę 6 odcinka, ale nie będę tego oglądał, żeby sobie nie spoilerować. A póki co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Jana!